Witajcie w drugim odcinku kursu obsługi SketchUpa. Poprzednim razem opowiedzieliśmy sobie o tym, jak ustawić środowisko programu i jak pracować z myszą. Pozostajemy w części o kulturze pracy i poruszymy tym razem temat pracy z klawiaturą. Odcinek będzie długi, dlatego podzieliliśmy go tematycznie na dwie części. W pierwszej powiemy o podstawowych skrótach, które należy znać, a w drugiej o możliwościach wykraczających poza rysowanie prostych obiektów. Nie traćmy więc czasu, zapraszamy do oglądania. Podstawy. Spacja i przycisk Escape. Spacja to po prostu skrót do strzałki zaznaczania. Zadziała ona w każdym momencie, także w trakcie rysowania, przerywając pracę poprzedniego narzędzia. Podobnie działa Escape. On także przerwie pracę, z tą różnicą, że pozostajemy z tym samym narzędziem, z którym pracowaliśmy. Rysowanie. Klawisze L, R, C i A. Te cztery klawisze to podstawowe narzędzia do rysowania. L odpowiada za narzędzie do rysowania linii, R za prostokąty, C za koła i A za łuki. Porządek i estetyka. Klawisze E i B. E jest skrótem do gumki, którą w szybki sposób możemy wyczyścić model z niechcianych krawędzi. Należy pamiętać, że usuwając linie łączące poligony, usuniemy także te powierzchnie. Nie stanie się tak tylko wtedy, kiedy oba poligony będą leżeć na wspólnej płaszczyźnie. Drugim skrótem jest B, który odpowiada za wiaderko do malowania naszego modelu. Użycie tego narzędzia aktywuje nam panel materiałów, z którego szybko możemy wybrać interesujące nas kolory lub tekstury. Przestrzeń i wymiary. Klawisze M, Q, S i T. Z kolejnych czterech skrótów pierwsze trzy odpowiadają za modyfikację elementów lub całości modelu w przestrzeni. M pozwala nam przemieszczać obiekty. Q obracać. A S skalować. T jest z kolei narzędziem do mierzenia elementów i odległości między nimi, ale także do rysowania linii pomocniczych. Przyspieszone budowanie. Klawisze P i F. Te dwa narzędzia pozwolą nam modyfikować istniejące powierzchnie. P to narzędzie push-pull. Możemy nim wypychać i wyciągać słupki z płaskich kształtów. F daje nam dostęp do offsetu, czyli narzędzia do rysowania zamkniętych kształtów w równej odległości od krawędzi istniejących poligonów. Modyfikatory Shift i Control. Shift poznaliśmy już w pierwszym odcinku. Dla przypomnienia, Shift przytrzymany podczas rysowania zatrzymuje nam kierunek na osi czerwonej, zielonej, niebieskiej lub różowej. Ale to nie są jego jedyne możliwości. Podczas używania gumki Shift sprawi, że krawędzie nie będą usuwane, a jedynie chowane. To pozwala uzyskać zadowalający wygląd obiektów, w których krawędzie nie wyglądają estetycznie lub są niepotrzebne w rysunku. Podczas skalowania, w zależności od użytej kontrolki, Shift pozwoli nam skalować zachowując proporcje lub przeciwnie, zupełnie dowolnie. Pozostając przy skalowaniu, możemy szybko przejść do zastosowania kontrola. Zmienia on nam punkt odniesienia z przeciwległej kontrolki na środek obiektu. O wiele częściej będziecie jednak korzystać z funkcji tego klawisza podczas przesuwania i obrotów. Wciśnięcie przycisku powoduje, że element, który przesuwamy lub obracamy, zostanie skopiowany. Dla zaawansowanych. Blokowanie kierunków. Strzałki. Tutaj wchodzimy już w rejony dla zaawansowanych użytkowników. Strzałki to nieco ukryta opcja, a potrafi ona czasami być wybawieniem. Strzałka w górę, prawo i lewo wymusza pracę w konkretnej osi, odpowiednio niebieskiej, czerwonej i zielonej. Strzałka w dół, podobnie jak w innych przypadkach, korzysta z osi różowej, o ile taka jest w danym momencie w użyciu. Pozwala to z łatwością posługiwać się na przykład narzędziem do obracania, które bez tej pomocy potrafi być bardzo chaotyczne. Warto zapamiętać, że ponowne wciśnięcie tej samej strzałki wyłącza jej działanie. Multiplikacja, znaki mnożenia i dzielenia. Klawisze, o których teraz powiem, działają wyłącznie po skopiowaniu obiektu z użyciem kontrola. Znak mnożenia pozwala automatycznie wykonać kolejne kopie o tą samą odległość lub ten sam kąt. Natomiast znak dzielenia wstawi nam dodatkowe kopie w równych odległościach pomiędzy dwoma pierwszymi obiektami.
klawisze K, G i Z. Pozostają nam jeszcze trzy niepowiązane ze sobą klawisze. K to skrót, który przełącza nam tryb widoku. Pokazuje on lub chowa niewidoczne krawędzie. W takim widoku możemy łapać punkty, które w normalnym widoku są niedostępne. G to skrót do tworzenia komponentów z zaznaczonych elementów, ale o komponentach przygotujemy cały osobny odcinek, ponieważ to złożony temat. Z to skrót do lupy. Tu wspomnę niechętnie o dwóch klawiszach, na których nie chciałem skupiać uwagi. O i H. Oba skróty uruchamiają narzędzia, których nie potrzebujemy specjalnie włączać, bo wciśnięcie scrolla myszki robi to dla nas szybciej. Chodzi o obracanie i przesuwanie widoku sceny, o czym mówiłem w pierwszym odcinku. No to teraz pytanie, dlaczego w takim razie wspominam o przybliżaniu i oddalaniu, które także łatwiej uzyskać scrollem? Ano dlatego, że przytrzymując Shift podczas używania lupy, możemy dynamicznie zmieniać kąt widzenia kamery. Zapisywanie projektu. No i na koniec to, co może Wam uratować życie. Zapisujcie swoje projekty. Najlepiej jak najczęściej, a dobrze jest to robić także wersjami, aby móc powrócić do starszej wersji modelu. SketchUp oczywiście posiada opcję autozapisu i przy awarii pozwoli na odzyskanie pracy, ale nie ma sensu polegać tylko na autosave'ie. Nie takie historie utraconych projektów już słyszałem. Obrazki widoczne teraz na ekranie możecie ściągnąć klikając w linki, które znajdziecie w opisie pod filmem. Wydrukowanie takiej ściągi na pewno pomoże osobom, które dopiero zaczynają poznawać program. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że odcinek pozwoli Wam łatwiej zacząć przygodę ze SketchUpem. Subskrybujcie kanał, aby nie ominąć nowych odcinków i dajcie łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się ten materiał. Na kanale pojawią się kolejne lekcje obsługi SketchUpa, a także innych programów. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście tu obejrzeć. Dziękujemy i do następnego odcinka.